Ale widzowie, serdecznie was witam. Kolejny odcinek na moim kanale, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku będziemy wchodzić wszyscy z chłopakami do tych portalów, które Yeti nam przygotował dnia wczorajszego, bądź już wcześniej, nie? No ale wczoraj na moim kanale odkryliśmy. Kto tego odcinka nie widział, to serdecznie was tam zapraszam, bo naprawdę warto go zobaczyć. No i dzisiaj zobaczymy, jakie wspomnienie niby mam w swoim portalu, tak samo reszta chłopaków. Zaraz się z nimi widzę u góry, zaraz tam do nich lecę. Na wstępie tylko chciałem powiedzieć, że wpadajcie na szef shopa, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. 5 najnowszych subskrybentów pojawi się za chwilkę. Tam dalej o tym będę wspominać, więc tam was pokażę 5 nowych. No i oczywiście padajcie na Instagrama, bo oczywiście, jak doskonale wiecie, na Instagramie są relacje, są zdjęcia, czasami, ale są, więc warto naprawdę wpadać. No i głównie to łapkujcie, nie? Macie czas na zostawienie łapki w górę, robimy wyścig, dopóki nie dobiegnę do tego zamku, więc się pośpieszcie, bo czasu nie macie za dużo. Uwaga, dobra. Nie wiem, jak ktoś nie zdążył, to jego wina. O kurde, tu jest mobów. Ocie! O, ja nie wiedziałem, że to jest tyle mowu. Dobra, słuchajcie, ja wbiegam na górę jak najszybciej i widzimy się, jak już chłopaki będą ze mną. Także widzowie, to zobaczenia! O, panowie! Cześć, obacy! O, jest, w końcu przyszedłem, Jo, zobacz. Co jest grane? Jeszcze raz tu jesteś? No nie, nie było mnie, tam jakieś, nie wiem, pode mną jest jakieś więzienie palionki. A jesteś przygotowany? Przygotowany na dzisiaj. Panowie, energia, jest wielki dzień dzisiaj, tak? Nie mam pojęcia, na co mam być przygotowany. Jestem przerażony, zaraz będę wchodził w jakiś portal. Właśnie, wchodzimy. Każdy z nas ma jeden portal i musimy w niego wejść. Czemu najgorszy? Mam wrażenie, że tam go będą osy żądlić. Najbardziej niebezpieczny bym powiedział, bo kurde. Nie, on wygląda jak ten, jak ta taśma. Panowie! Panowie, to nie pierwszy raz, kiedy się rozdzielamy. Spokojnie. Panowie. Będziemy połączeni naszą więzią. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Powodzenia, panowie. Dobra. Powodzenia. No to co? A się zejdziemy znów. 2. 3. 1. Go! Jezus, widzowie, gdzie ja się znajduję? Boże święty, co to jest za miejsce? Ej! Nie kojarzy wam się ono? Coś, kurde, taka głowa Herobrine'a, coś mi się przypomina. Widzowie, ogólnie sprawa wygląda tak, bo teraz będę mógł więcej coś powiedzieć, no bo tam to byliśmy wszyscy z chłopakami, to też nie było jak. Sprawa wygląda w ten sposób, że każdy z nas tak jakby, no, jest dzisiaj w tym wspomnieniu swoim, no i ja jestem właśnie w czymś takim. Na razie nie mam pojęcia, co to w sumie jest, tak na to pa... Chociaż, kurde, ten miecz mi się z czymś kojarzy. Ej, w ogóle mam normalny ekwipunek, mam normalny, mam kilo w Boże, ej, to brzmi jak moje. Dziś spędzisz dzień ze swoją córką. Jeżeli będziesz dla niej dobry, to ona poda ci tajną liczbę. Powodzenia! Ej! Ależ to z dobra, czyli mamy dzisiaj spędzić cały dzień z moją córką. Kurde, dawno, dawno jej nie widziałem. W sensie, no, dawno jej nie było, więc napiszcie w komentarzu, czy w ogóle ją pamiętacie, bo ona była dość krótko akurat. Ale no, no, napiszcie, czy ktoś w ogóle pamięta. No i moi drodzy, subskrybujcie koniecznie kanał, żeby być na bieżąco, bo 5 ostatnich subskrybentów najnowszych wysiada się właśnie teraz. Chcesz dołączyć do tego grona, no to zasubskrybuj oczywiście ten kanał, szanowny kanał. I dzisiaj nie było filmu na drugim kanale, bo po prostu nie dałem rady nagrać, ale jutro już normalnie będzie. Dobra, lecimy. Aj! Ja wiem chyba, co to jest, dobra! Tak, Jezus, dobra, wiem, co to jest przecież palionowo! To jest stare i faktycznie tutaj była moja patrzcie, ona tam jest! Ona tam jest normalnie, czemu ona ma taki pistolet jakiś duży w sobie? Co jest w ogóle? Dobra, zaraz tam idziemy, dobra widzowie, lecimy tam, Boże święty, ale tutaj dawno nie byłem. Jezus, stare palionowo! 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 Dobra robota, mamy widzowie to! Let's go! 34 level doświadczenia! Ciekawe, czy właśnie z takim levelem też opuściłem to palionowo, to by było w sumie dość ciekawe. Mniejsza. Przechodzimy mostem, który był do Herobrine'a. Czekajcie, zobaczcie w ogóle, jaką on zbroję. Ona jest dobra zbroja, ty. Dobra zbroja. Łuk też nawet spoko. Punch ma. Tu będziemy mogli trollować córkę. Dobra, lecimy. Ej, czemu mam taki... O Jezus, nie bal się! Czemu mam taki, kurde, w prawym, dolnym rogu ekranu, nie czy też to widzicie, taki jakiś żółty wykrzyknik. Nie wiem, co to jest, widzowie. Może jakiś błąd. W każdym razie lecimy! Spędzić cały dzień. Mam nadzieję, że uda mi się wyzyskać tę informację. Halo, córka! Co ty tu robisz? Halo! Halo! Elo, elo, córka, Boże, jak ja cię dawno nie widziałem, ale dlaczego ty w ogóle wyglądasz jak jakaś kraksa? Zębasz, ząbasz jakiś, kurde, zwalony. No, no nie, no nie, no dobra, nie bij mnie, ale czemu masz taki ząb wystający i w ogóle brzydko wyglądasz? Co ty zrobiłaś ze sobą? No nie, no jak po mamusi, no przecież ciebie się nie da w ogóle, kurde, ten... No mi też, no mi też leci z buzi, no zobacz, dobra, no jesteśmy podobni, dobra. Córka, słuchaj, dzisiaj proponuję ci dzień ze starym, co ty na to, 24 godziny ze starym, którego nie było cały czas. Słuchaj, bo zrobimy tak, że pójdziemy sobie na super lody, do kina, do przedszkola i zagramy fajną grę, patrz. Patrz, skrzynki, zagramy w grę w skrzynki, musisz zgadnąć, gdzie twój stary ukryje jeden węgiel. Jesteś gotowa? Dobra.
Uwaga! Dobra, szukaj, start! Musisz zgadnąć, w której jest księżyce. No nie! No co ty robisz? No to nie tak miało być! No nie! No nie, musisz oddać, no przegrałaś! No nie, no nie, no tak to nie działa! No, no. Ej! Co ty masz w ręce? Co ty masz w ręce? Co ty masz? Nie! Nie, 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 dobra! Dobra, dobra, masz... No dobra, dobra, no dobra, weź go, ale masz go przecież, nie? To czemu mnie bijesz? Dobra, no sorry, no córka, ale... No nie! No Jezus! Boże, widzowie, co ja mam za córkę? Nie wiem, to jest jakieś powalone, a ja to właśnie dlatego widzowie nie ma z nią odcinków, bo widzicie, co ona odwala. Już! Już! Super, super! Wszyscy, cała Polska się cieszy. To trzeba? Jak odkazi? Co ty robisz? Co ty masz w ręce? A co to robi? Ej! Co to robi za wybuch? Ej, ale dlaczego ty to zniszczyłaś? Przecież to była toaleta od chyba Neonka. Co ty zrobiłaś? No, przecież to jest wszystko teraz zniszczone. Ej, ale w ten dom to waż się strzelać. Nawet nie próbuj. Nawet nie próbuj. To jest mój dom i paliona. To jest mój dom i paliona. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ja nie mogę, widzowie, co to ma za rzeczy? Uspokój się! Nie, nie, schowaj te wszystkie niebezpieczne rzeczy! Co to jest? Jezu, jak to pika głośno! Co to robi? Daj se strzelić! Daj se strzelić! Nie, smaka! Ale gdzie to? A nie mam naboja chyba! Nie mam naboja chyba! Nie mam naboja, nie wiem jak się tym strzela! Aaa, nie! Ej! Prawie mnie to zabiło! Nie mam już HP w ogóle! Ja nie mogę! Nie, 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 nie strzelaj, bo mam mega mała HP, dobra. Słuchaj, córka. Ej, szczerze, córka, wyśmienicie się bawię, ale chodźmy do przedszkola, bo no wiesz, trzeba cię czegoś nauczyć. Jakaś, nie wiem, lekcja edukacji tutaj musi zostać odbyta, nie? Nie! Ej! Czemu ty to jest zniszczone? Co ty tu zrobiłaś? Ale... No dobra, no to jak się nie lubisz uczyć, to się nie ucz, ale weź ty bronię! A co to robi? Co to robi, córka? Co to robi? Ja nie mogę, co to jest? O ja! Jak to zniszczyło dom cały! Ale to jest mocne! Nie! Nie, no nie, niż przedszkola! Ja nie mogę, widzowie! Co to się dzieje? Nie, dobra! Curuś, przestań! Boże święty, kogo ja mam, widzowie, w rodzinie, nie? Ja już muszę Minecrafta ściszyć, bo to jest za głośno. Widzowie, powiedzcie mi, kogo ja mam w rodzinie? Kogo ja mam w rodzinie? Przestań! Córka, po pierwsze, pierwsza lekcja wychowania, oddaj mi wszystkie bronie. Nie może tak być. Oddaj mi wszystkie bronie, bo no nie może tak być, nie może tak po prostu być, że ty w ten sposób się będziesz zachowywać, no. Dawaj to, bo ile ty tego miałaś? Jezus, tutaj jest. O kurde. Teraz się Ej, ten helm jest za duży na ciebie, on nie działa. Chodźmy z tych owiec, bo nie mogę słuchać ich. Chodźmy, bo od tych owiec, bo ich nie mogę słuchać. Kurde, tego bipania. Co ty robisz? Co to było? Co to było? Pokaż to, albo dostaniesz, albo... Co to jest? Jezus święty! Ale... Córka... No... Ja rozumiem, córuś, ale no przestań, co ty nam robisz? Nie! Nie, no nie! No co ty robisz? No nie rób tak! Nie wolno tak robić, zostaw to! Zostaw to natychmiast! Natychmiast, chodź za mną i przestań się tak zachowywać, chodź za mną. Tu to jest. Musisz mówić spokojnie, córuś, bo naprawdę ja po prostu nie wytrzymuję, córuś. Po prostu, córuś, zachowuj się spokojniej. Czemu niszczysz pole, no? Jestem beznadziejnym ojcem, że mam taką córkę. Dobra, chodź za mną, idziemy do zamku. Chodź za mną, córuś. Czemu ci jest smutno? No dobra, no bo jak mam cię chwalić? Zabijasz owce, no dewalusujesz budynki i jesteś złym przykładem dla innych dzieci, no. Nie zachowujesz się jak dobre dziecko. Nieprawda. Ja jestem dobrą dziewczynką.
Tak, dziewczynką, która podpala drzewa, no nie pal tych drzew, no błagam cię. Zostaw to, kurde, ja nie mogę, zaraz tu będzie wielki, wielki pożar, widzowie, no ogarnij się, curuś, bo cię nigdy nie wybije na YouTubie. Dobra, chodź. Idziemy do zamku, więc zaraz, kurde, trafi szlak, no po prostu... Jezus, co ja mam za dziecko, no, gorzej niż Sympaliona. Idziemy do zamku. Chodź tam, do tego drugiego, bo ten jest lepszy, bo ten to jest dla słabiaków, a tamten jest dla koksów. Twój stary nie mieszkał w byle jakim zamku, twój stary mieszkał w najlepszym zamku w YouTubie. Ej, przestań strzelać w końcu, no przecież nie wiem. Nie będę, przepraszam, bo ponosi. Ale jak cię ponosi, no przecież to cię nie może ponosić, tylko masz się ogarnąć, tak? No to se strzelaj, ale nie w obiekty żywe, okej? Okay? Nie strzelaj se, ale nie w ludzi, nie w budynki, no kurczę, no se... Można sobie strzelać na strzelnicy, ale nie, kurde, w takich miejscach. Dobra, chodź. Co? To chcesz pojedynek? Ze mną pojedynek? Dobra, zrobimy go na zasadach rycerskich w zamku. Ten, kto wygra, jest prawdziwym... Dejwowiczanem. Dobra. Robimy tutaj prawdziwy deathmatch, dobra. Nie, robimy tutaj deathmatch, córka. Daj mi łóżko, masz łóżko jakieś? Bo tu trzeba, wiesz, żebyśmy się tutaj zrespili, a nie gdzieś daleko. Dobra, no to super, córka. Kurde, ale robię deathmatch z córką, to jest moja szkoła! Let's go! O! Dobra. O, puf. Spoko. No problemo. Nie ma problemu, ale daj sobie to łóżko gdzieś, dobra. Ja dam, co to jest? Ja dam to łóżko tu. Ej, ale jakie ma, nie ma autami, no co ty kurde robisz? Ale, no dobra, ale córuś, ale dlaczego mamy w taki sposób, to przecież jest nie fair. Co tutaj jest fair, to jest nie fair. Co to jest fair niby? No tak, no oszukujesz, no. Nie, dobra, nie, córuś, nie, dobra. Zaczynamy. Biorę M4, ty bierz M4, tylko nie włącz M4. I zaczynamy bitwę. No dobra, no może być kałach, dobra. Gotowa? 3, 2, 1, start. A, dostała! Dostaję! Dostajesz! Przegrasz ze stary. Przegrasz! Dobra, jeden dojazd! Ej! Miała być tylko na M4! Co to jest za broń? Co? Ja... Co to ma być w ogóle? No nie! Bez sensu! Oj, gdzie to tego starego wywiało? Córka, Jezus, dlaczego mnie zabiłaś? Nie powinno się starego zabijać, no przecież... Ale co ja mam za dziecko? Boże, jaki kurde ten... Najgorzej. Co mi chcesz powiedzieć? Wstałam rano i dostałam wiadomość. Jaką wiadomość? Wiadomość, którą muszę ci przekazać. No dobra, jaką? To jest cyfra i nazywa się 9. 9 cyfra?